Dzień dobry, witam serdecznie. Z nami jest Katarzyna Gajgał, anioł środkowa chemika Police. Cześć Kasia. Cześć. Ale w zasadzie jakbym powiedział do ciebie misia, to chyba byś się nie obraziła. Chciałem zapytać, skąd to się wzięło? Czy to jest z dawnych czasów, czy to coś świeżego? Nie, to jest z bardzo dawnych czasów, praktycznie od momentu, jak zaczęłam grać w siatkówkę. Taka do mnie ksywa przylgnęła i to dziękuję za to trenerowi Leszczyńskiemu. I tak zostało i do dzisiaj wszyscy do mnie Miśka, Miśka, więc jak nawet niektórzy mają Kasia, to raczej nie reaguję. Jakaś konkretna anegdota się z tym wiąże, czy po prostu trener tak wystrzelił? Nie, tam była jakaś konkretna anegdota, ale tam szczerze już powiem, że nawet nie pamiętam dokładnie, ale pewnie coś musiał do mnie powiedzieć, że albo taki misiek, albo coś takiego, no i poszło potem już w Polskę i tak zostało do dzisiaj. Jesteśmy teraz na obozie w Dźwiżynie, rozpoczęliśmy przygotowania z chemikiem Police do sezonu 2016. No i teraz pytanie, czy takie obozy, te pierwsze obozy są dla was troszeczkę trudne, bo te poranne treningi, które przepracowujecie w sali treningowej bądź siłowni, dla przeciętnego kibica mogą się wydawać odrobinę żmudne, a nawet może pójść krok dalej i powiedzieć, że nudne. Tak, może się to tak wydawać, ponieważ no, tutaj teraz na tym obozie pracujemy głównie do południa, na siłowni pracujemy na techniką wykonywanych ćwiczeń, więc te treningi nie są jeszcze tak typowo stricte nastawione na siłę, na wszystko, tylko na to, żebyśmy dobrze ćwiczenia wykonywały, dobrze podczas nich oddychały i żebyśmy tą technikę miały na tyle dopracowaną, żeby potem sobie krzywdy nie zrobić. A po południu mamy plażówkę, która no... wygląda może i tak, że to tak łatwo i wesoło, ale ciężkie są treningi, odczuwamy troszeczkę tą plażę w nogach, bo jednak mimo wszystko poruszanie się w piasku, no to jest, nie jest łatwe. Mhm. A te poranne treningi to idziecie trochę jak za karę, czy jakby sportowcy w XXI wieku już są przyzwyczajeni do tego trybu pracy? Nie, my jesteśmy przyzwyczajone i ten obóz jest, tak mi się wydaje, zrobiony po to, żeby nasz organizm wszedł w ten rytm pracy, bo wiadomo, że po 3 miesiącach przerwy to jesteśmy takie trochę może rozleniwione. Wiadomo, że chodziłyśmy na siłownię, ponieważ dostałyśmy programy i wykonywałyśmy to, ale organizm musi się przyzwyczaić do 2 treningów dziennie, do pewnego rytmu. Więc nie, za karę nie chodzimy, już tęskniłyśmy za tym, więc myślę, na razie wszystko nam sprawia radochę, bo jesteśmy ze sobą, mamy okazję ze sobą przebywać, pogadać, pośmiać się, spędzić czas, także jest fajnie. Zauważyłem, czy to w siłowni, czy w sali treningowej, że często jakby wykonujesz troszeczkę większe obciążenia niż pozostałe dziewczyny i teraz pytanie, dlaczego i czy zawsze tak było? No dlatego, że jestem silna. Tak, to się bierze z tego, że po prostu, no wiadomo, że mam troszeczkę, delikatnie tak sobie powiem, większą posturę niż niektóre dziewczyny i wiadomo, że no, wezmę większy ciężar niż moje koleżanki. Ciężko też pracowałam w wakacje, więc stąd te ciężary, ale ja zawsze... To było przyzwyczajone. Tak, ale ja zawsze dużo dźwigałam i konkretnie dźwigałam, więc tutaj to nie jest dla mnie nowość. Zawsze się tylko śmieję, jak wezmę jakiś ciężar, a Simone stoi, a ja dobra, więcej mam wziąć. I także już się rozumiemy, że tak powiem, bez słów. Mhm. Teraz niebawem kończy się obóz, wracacie do Szczecina, te treningi chyba będą coraz trudniejsze. No i też jest pytanie takie, będzie was w dalszym ciągu będzie was tylko 6. Czy kiedyś trenowałaś w podobnym zestawie, to po pierwsze, a po drugie, czy to jest duże utrudnienie dla was trenować w tak okrojonej kadrze? To znaczy tak, treningi na pewno będą trudniejsze, ponieważ zaczniemy skakać. Mhm. I to zanim człowiek się tutaj, że tak powiem, ogarnie skok z atakiem i z tym wszystkim, to zawsze troszeczkę potrwa. Więc tutaj na pewno będzie już trudniej, bo już wejdziemy na technikę tak stricte na siatkówkę. Mhm. Jeżeli chodzi o to, czy kiedyś tak trenowałam chyba najmniej, to nas było 5 albo nawet nie wiem, czy nie w jeden rok 4, bo reszta zawodniczek była na reprezentacji. Bepe kiedyś opowiadał, że w jednym z zespołów włoskich, który trenował, przygotowanie były w dwójkę. W tym jedną zawodniczką była Śliwka. Tak, ale to jest... Znaczy wiadomo, to są plusy i minusy. Minusy są na pewno takie małe ilości zawodniczek w okresie przygotowawczym, że nie bardzo możemy grać sparingi, nie bardzo możemy grać ustawienia, bo nie ma na stylu. Mhm. Bo wiadomo, no jest nas 6. Dobrze, że mamy sztab taki, który większość w siatkówkę grała, więc pomagają nam na tych treningach. A jeżeli chodzi z drugiej strony, to będziemy mogły poświęcić czas na nasze jakieś tam niedoskonałości, więcej tego czasu, na przykład, nie wiem, jak tam środkowy to blok, a tak będziemy się mogły bardziej skupić na tych rzeczach, w których mamy jakieś tam drobne, że tak powiem, problemy i będziemy chciały podnieść poziom tego.
I na pewno takie treningi są bardziej, może nie, że męczące, ale trudniejsze pod tym względem, że w 6 osób, wiadomo, zrobi się więcej ćwiczeń, większa intensywność jest, no bo trening trwa tyle samo, to raczej nie ma znaczenia, czy nas jest 6, czy nas jest 14. Także to na pewno będzie trudniej, ale my jesteśmy przyzwyczajone, oswojone z tym, to jest nasze życie, także. Można okrzyknąć Cię królową mediów społecznościowych w drużynie, królową Facebooków, Twitterów, Instagramów i tak dalej? Tak, jeszcze Snapchata nie ogarnęłam. Ale nadchodzi, tak? Tak, nadchodzi. Znaczy już jest w telefonie, coś tam się dzieje, ale nie, tak jakoś jeszcze tego nie ogarniam. Jedyny, tak, wciągnęło mnie to strasznie, to się muszę tutaj przyznać. Ale to chodzi o kontakt z kibicami, czy po prostu Ty masz taką potrzebę, żeby się podzielić tym, co się u Ciebie dzieje? To znaczy ja myślę, że tutaj bardziej działa moja strona sportowa, czyli jednak kontakt z kibicami, bardziej tak jakoś, może chcę im po prostu pokazać, jak nasze życie sportowe wygląda od tej drugiej strony, niekoniecznie na to, co tylko widzą mecze, ewentualnie jakieś tam artykuły. Natomiast, bo mój prywatny Facebook to tak działa, bo działa, ale tam nie jestem aż tak aktywna, ale tak, o Instagram mnie chyba teraz tak najbardziej też pochłonął, bardzo mi się to podoba, ponieważ ja lubię zdjęcia robić i wszystko, więc tam mogę sobie pooglądać różne też ciekawe fotki. Mówiłaś o tym, że chcesz pokazać jakby sport z drugiej strony. Próbował robić to Igłą Szytę, próbował robić coś to Kadziu w projekt, Kadziu projekt chyba to było, prawda? Coś takiego. No i teraz ty również ruszasz ze swoim projektem, zaczynasz blogować. No i teraz to nie wiem, chyba się porwałam normalnie z motyką na słońce, ale to jest w ogóle dłuższa historia, bo ja już parę lat temu mój mąż mi założył bloga, stronę. Bo ja tak chodziłam, mówiłam, żebym chciała tam pisać i wszystko i to. Po czym jak to zobaczyłam już na żywo, że ta strona istnieje, tak mu kazałam wszystko skasować i powiedziałam, że ja tego nie będę robić, że tak zwanie odłożyłam to po prostu na półkę. Mówię, nie, to nie jest ten moment, to nie jest to. Ja mówię, ja muszę to jakoś się oswoić z tą myślą. No i teraz jakoś mnie tak przez te wakacje już tak bardzo naszło, tak coraz częściej o tym myślałam i tak usiadłam w końcu w któryś dzień i mówię, no jak nie teraz, to kiedy? No i spróbuję. Nie, wiadomo, jest to jakieś moje marzenie, które bym bardzo chciała spełnić, ale robię to głównie jakoś dla siebie. Nie mam jakiegoś myśli związanych z tym blogiem, że no, mam nadzieję, że ludzie to będą czytać, że ludziom się to spodoba. Chciałabym, żeby to wiadomo w jakiś sposób funkcjonowało. Ale dla mnie jest to forma przyjemności, forma jakiegoś może, nie wiem, wygadania się. No, gadam dużo, więc tylko teraz to przełożyć na komputer, bo już nie na papier. No właśnie, bo wielu sportowców ma tak, że lubi sobie ponarzekać na dziennikarzy, że to, co te mędy tam napiszą czasami. No i teraz pytanie, siadłaś do komputera pierwszy raz do klawiszy, w sensie do pisania takiego już na serio. Trudna przeprawa? Masakra. To jest strasznie trudne, bo to jest tak, że nie wiem, no jestem gdzieś, myślę o tym, co napisać, jak to w ogóle zrobić, po czym siadam do tego komputera i jest, na początku, znaczy denerwuję się bardzo tym, na razie, bo myślę, że to jest na zasadzie takiej, wiadomo, im więcej człowiek czegoś robi, tym potem mu to wchodzi bardziej w krew i w takie rzeczy i po prostu funkcjonuje jako normalne. A dla mnie to jest na razie no wielki stres. Przypłaciłam to stresem ogromnym, jak już udostępniłam ten blog. To mój mąż powiedział, że matko boska, mówię, no się teraz wykończysz, nie? Bo przeżywam to no strasznie, ale mam nadzieję, ale trochę ludzi poczytało, trochę ludzi weszło, także zapraszam do polubienia i do czytania, będzie mi bardzo miło. Mówiłem o tym, że jesteś królową mediów społecznościowych, ale można też powiedzieć, że na pewno jesteś również królową przeprowadzek w Szczecinie. Jak to się dzieje, że jakoś nie możesz się zadomowić w jednym miejscu, tylko cały czas się przenosisz z kąta w kąt? Nie, ja już będę otwierać chyba w przyszłym miesiącu firmę Przeprowadzki z Misią, także jak ktoś potrzebuje, ja mogę pojechać, spakować. Tak, podlinkujemy. Tak, elegancko, słuchajcie, wszystko będzie. No ja nie wiem, czemu tak, to nie ja, to nie moja wina, ja nie chciałam, ale tak, jedno mieszkanie to właściciel sprzedawał, drugie to samo, no więc, że tak powiem, musieliśmy uciekać na drugie, no ale mam nadzieję, że to już będzie ostatnie, bo w Szczecinie to już chyba jest teraz, to chyba czwarte czy piąte nasze mieszkanie, więc na 2 lata to troszkę dużo. Trochę za dużo. Dobra, ostatnie pytanie. Dziewczyny z kadry Polski trenują w Szczyrku do Mistrzostw Europy. Jak Ci się podoba prowadzenie reprezentacji przez Jacka Nawrockiego? Jak Ci się podobała reprezentacja w Baku, w Grand Prix ta odmłodzona? I co myślisz, że dziewczyny są w stanie zrobić w tych mistrzostwach?
No ja liczę na to, że one tutaj wrócą z medalem do Polski. Takie mam nadzieje, takie jakieś mam oczekiwania. Wiem, że ciężko trenują, wiem, że wszystko zostało, że tak powiem, przez trenera zaplanowane i zrobione tak, żeby na te Mistrzostwa Europy była forma. Ciężko mi powiedzieć, znaczy ocenić, bo też nie oglądałam wszystkich meczy i nie jestem daleka od oceniania, ponieważ mogłabym może ocenić, gdybym pracowała z trenerem Nawrockim. Nie miałam takiej przyjemności, więc oceniać na pewno nie będę, ale no, mocno trzymam kciuki za dziewczyny i wierzę w to, że ten medal jakiś przyjedzie tutaj do nas, do Polski. No. Mariola Zenik w jednym z rozmówek powiedziała, że człowiek się szybko do dobrego przyzwyczaja, więc jak ona ma trochę więcej wolnego w wakacje, to już się przyzwyczaiła i teraz trudno by było jej do kadry wrócić. A jak to jest z tobą? Czy jakby ciągnie cię trochę, dobrze sobie wspominasz te momenty z reprezentacji, czy też już jakby dłuższe wakacje są dla ciebie fajniejsze? Znaczy wiadomo, fajne są dla mnie długie wakacje, bo mam szansę pobyć z synem, z rodziną, bo wiadomo, w sezonie przebywam, ale to nie jest taka częstotliwość jak wakacje, jak mamy wolne. Ale wiadomo, że tęsknię. No my jesteśmy sportowcami, którzy byli w reprezentacji, którzy zdobywali medale, jakieś tam sukcesy, więc za tym się tęskni. Za tym się chyba będzie zawsze tęskniło i myślę, że nawet jak skończymy grać, i będę oglądała już taka babulinka, tam będę oglądała jakąś siatkówkę męską czy damską, to zawsze gdzieś ta łza wokół się pojawi i ten taki żal, że to nie można, że tak powiem, do starości grać, tylko jednak w pewnym momencie trzeba to przerwać, ale myślę, że no zawsze to jest tak szkoda, bo człowiek, no po to robimy, po to, żeby być najlepsze, robimy po to, żeby założyć koszulkę z orłem na siebie, żeby poczuć hymn, żeby poczuć tą atmosferę. To robimy. No. Taki jest nasz zawód, takie jest nasze życie, więc za pewnymi rzeczami się tęskni, ale też człowiek sobie zdaje sprawę, że no w niektórym momencie no już trzeba powiedzieć dość, no bo też taki czas. Ale nam się sentymentalnie na koniec zrobiło. To, żeby poprawić trochę humor, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i my z Kasią pomachamy.